W dzisiejszym felietonie będę kontynuował temat mówienia o historii, jak to robić, jak tego nie robić. Teraz zajmę się sytuacją, w której ktoś mówi wam, że on jest apolityczny, mówi o historii apolitycznie. Jeśli to słyszycie, to powinniście uciekać od takiej persony jak najdalej. Mamy dwa rozwiązania. Po pierwsze, to jest jakiś nudziarz, który będzie przedstawiał historię, no niczym kolejną definicję z encyklopedii w sposób, który swoją formą w ogóle odstręcza i działa bardziej usypiająco niż pobudzająco do myślenia. To jest domena niektórych podręczników akademickich, nawet jeśli dotyczą tematów arcyciekawych, potrafią to w sposób właśnie apolityczny, rzekomo bezstronny, bez emocji, przedstawić tak, że po prostu no, po przeczytaniu wstępu przestaje się chcieć w ogóle kontynuować lekturę. Ale jeszcze pół biedy, jeśli to jest coś takiego, no, co najwyżej was zanudzą, można sobie to darować po prostu, ewentualnie sięgać do takich publikacji jako no, źródła pewnej wiedzy, ponieważ no, nie można im odmówić wiedzy fachowej. Ale są też przypadki, kiedy apolityczność rzekoma mówienia o historii jest jak najbardziej polityczna. Mówią o tym, o tej apolityczności różnego rodzaju lipki, gazetowo-wyborczowe, zwolennicy praw do pośrodkizmu, o tym już wspominałem. Ale jest też druga opcja, którą przedstawię na przykładzie tego, co zdarzyło mi się kilka lat temu, kiedy uczestniczyłem w zjeździe fanów gier strategicznych, rekonstruktorów w jednym z polskich miast. W tym zlocie uczestniczyli rekonstruktorzy Waffen-SS, którzy no, mówili, my nie mamy nic wspólnego z polityką. My chcemy tylko przedstawiać tutaj historyczną jednostkę wojskową, ubieramy się, bo mieli fajne mundurki, fajny ekwipunek. No, kwestia gustów, czy mundurki fajne i ekwipunek fajny, moim zdaniem przereklamowane, no ale do takiej opinii każdy ma prawo. Ale kiedy sobie panowie trochę podpili, to zaczęła z nich wychodzić prawdziwa natura. Najpierw sobie zaczęli bredzić o tym, że no tutaj przecież Waffen-SS to tylko dzielni żołnierze byli, żołnierze frontowi, jednostki elitarne. Bzdura, no nie były to żadne jednostki elitarne, które mają taką liczebność. Po drugie, przeczytajcie sobie historię Waffen-SS. W zasadzie każda z tych jednostek ma na koncie mniejsze lub większe zbrodnie wojenne. W momencie, kiedy panowie podpili sobie jeszcze bardziej, zaczęli łazić po mieście w swoich mundurkach, odwoływać się do austriackiego akwarelisty, czy wręcz nadawać sobie ordery, tak ci troglodyci udawali nadawanie sobie orderów, uwaga, za udział w stłumieniu powstania warszawskiego. No i w tym momencie część rekonstruktorów, część graczy z tego konwentu gier strategicznych nie zdzierżyła, doszło do nieprzyjemnej sytuacji, w której panom wytłumaczono, że nie są dalej mile widziani na tym zlocie i musieli się po prostu zabierać do domu, więcej się nie pojawią na tego typu imprezie i moim zdaniem bardzo słusznie, bo przez tego typu kretynów różne inicjatywy historyczne, rekonstrukcyjne, różnego rodzaju pikniki źle się po prostu kojarzą, więc zdecydowanie unikać takich typów, jeśli ktoś mówi, że odtwarza SS-mana czy żołnierza Wehrmachtu, on jest apolityczny i tutaj interesuje się tylko mundurkami, to zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, czy on tak naprawdę sobie po jednym, dwóch piwach nie zacznie wykwalifikować
wychwalać akwarelisty, no i gadać wiadomo o Idach i innych mniejszościach. A jeśli tak, no to moja rada właśnie albo wywalić z imprezy, albo dać komuś takiemu po mordzie, bo nawet nie ma z kim, nie ma co tutaj dyskutować z taką personą. No inna przykrywka takiego apolitycznego mówienia to jest przemycanie różnego rodzaju prawicowych manipulacji, bzdur pod pozorem różnych ciekawostek, historyjek, przytaczania rzekomo materiałów źródłowych. Przykład, jeden z popularnych profili o jednym z konfliktów światowych z historii przedstawia między innymi historię wojny domowej w Hiszpanii, gdzie w postach pojawia się frankistowska propaganda, cytaty z materiałów propagandowych bez określenia, że jest to cytowanie właśnie propagandy rebeliantów, którzy wystąpili przeciwko legalnemu rządowi, rzekomo w ramach informowania, sięgania do źródeł, jest tylko informowanie o zbrodniach strony republikańskiej, mocno wyolbrzymionych, te rzekome masowe mordy na zakonnicach, tutaj gwałty, taka trochę obsesja części prawicy, kiedy mówi o Hiszpanii, zawsze muszą się pojawić te zakonnice i rzekome masowe gwałty, no ale już nie wnikając w te freudowskie skojarzenia, to pod pozorem właśnie ciekawostek w co którymś poście przemycane są prawicowe treści, propaganda, wychwalanie błękitnej dywizji hiszpańskiej walczącej na froncie wschodnim, wybielanie bandytów z Narodowych Sił Zbrojnych, szerzenie kultu wyklętych. Wszystko oczywiście takim językiem rzekomo z zewnątrz apolitycznym, fachowym, ciekawostki, tutaj jakieś anegdotki, ale pod spodem to ma podtekst polityczny. Zresztą admin tego profilu w wywiadzie o wojnie domowej w Hiszpanii mówił, że on się w zasadzie dystansuje tutaj od obu stron, że on nikogo by nie poparł, a później przychodzą szczegóły, no i tam bzdury, że Franco to w zasadzie nie był taki zły, bo tylko 20 kilka tysięcy osób stracił, że większość wyroku śmierci zamienił na wyroki więzienia. No w zasadzie Franco to nie był taki zły, był bardzo demonizowany i tutaj propaganda republikańska, antyfaszystowska z niego zrobiła straszliwego tyrana. To wszystko oczywiście w takim sosie prawicowym. My tutaj jesteśmy za prawdą historii, my jesteśmy za mówieniem bez cenzury o dawnych dziejach. Po tym jak ten profil spadł z rowerka ze względu na działania Facebooka, nie powiem czy bardziej czy mniej sensowne, bo już nie będę wnikał w szczegóły, no to było wielkie właśnie oburzenie, że tutaj cenzurujemy. Natomiast jeśli ktoś wcześniej w komentarzach im wpisywał, że tutaj macie taką bzdurę, macie taki błąd merytoryczny, że przytaczacie propagandę, nie mówiąc, że to pochodzi z właśnie jakichś ulotek, broszurek, gazet wydawanych przez jedną ze stron konfliktu, czy też że strasznie w czarno-biały sposób różne rzeczy są przedstawiane, no to oczywiście taka osoba spotykała się z banem, bo straszliwie źle jest, jeśli ktoś nas banuje, prawda, ale jeśli my na naszym profilu za rzeczowe dyskusje banujemy, to oczywiście my mamy takie prawo. To jest takie dwoiste rozumienie świata przez prawicę. Jeśli ja coś robię, to jest dobre, a jeśli ktoś mi coś niefajnego robi, to oczywiście jest straszne krzyczenie i narzekanie, że cenzura, że cenzurują tutaj nas, patriotów. Więc przede wszystkim przypominam, jeśli ktoś mówi, że
mówi o historii w sposób apolityczny, że zachowuje równy dystans do obu stron konfliktu, że tutaj przedstawia tylko fakty, to albo opowiada bzdury, albo ukrywa swoje polityczne skrzywienie, zwykle bardzo niefajne. Historia ma charakter klasowy, historia opiera się na konfliktach. Jeśli ktoś chce poczytać o właśnie rozumieniu historii klasowym, no to niech o materializmie dialektycznym sobie poczyta. Są dostępne prace, są dostępne również materiały online. Mówienie o historii społecznej nie może być apolityczne i nigdy w ramach Stowarzyszenia Historia Czerwona, czy też wężej tych felietonów, które tutaj prowadzę, nie wspominałem, że my jesteśmy apolityczni. To, że mówimy nie tylko o jednej opcji w ruchu robotniczym, że jesteśmy pluralistyczni, jednolitofrontowi, to nie oznacza, że rozumiemy historię tylko jako zestaw dat apolitycznych, encyklopedycznych, w oderwaniu od historii społecznej, polityki społecznej, wydarzeń, jak i również współczesnej propagandy, którą prawica wykorzystuje, propagandy historycznej. Więc jeszcze raz na koniec, jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie, czekam na kolejne sugestie tematów, komentarze i zapraszam do słuchania.